Witam kochanych widzów w odcinku Testów Boju. Dzisiaj będziemy zajmować się F11. Jak zwykle odsyłam kogoś innego, żeby zaczął, dlatego Jędrek, możesz zacząć. Co tam mamy pierwsze na liście do opowiedzenia? Jak najbardziej. No w sumie najpierw można było mówić model lotu, bo to wbrew to jest dość ważne, jeśli chodzi o samoloty, wbrew pozorom. No w sumie jeśli chodzi o... To jest taka zwinna kłoda. Przynajmniej ja mam taką opinię. Ty twierdziłeś, że lata się tym całkiem dobrze w sumie. No mi tam naprawdę dobrze się tym latało. Bo pewnie widzieliście, jak byliście zainteresowani tematem, to mogliście już zobaczyć materiał na temat tego samolotu u innych youtuberów. Tylko problem w tym, że ten samolot na początku miał zbugowany model lotu. I no nie dziwię się, że niektórym nie latało się tym dobrze, bo no instruktor był trochę no zrypany. Teraz już to naprawili i to chyba była główna taka wada tego na początku. No dodatkowo jeśli chodzi o samą, że tak powiem, zwinność, no to na pewno świetną zaletą jest, czy tam ogromną zaletą jest w sumie Afterburner. Bo no jednak można tym całkiem ciekawy program kosmiczny stworzyć na 9.0 i to jest chyba samolot, który na tym poziomie się wspina jako jeden z takich, że tak bym powiedział, lepszych. Oj tak, bardzo dobrze się wspina. Zobaczycie na filmiku, jak doleciałem do TU-4. No, tak naprawdę on się bardzo dobrze wspina. No, w sumie co tu jeszcze można powiedzieć? No, taka zwinna cegła to już... No, w sensie ten samolot skręca dobrze, ale nie najlepiej. W sensie jest tak powiedzmy na średniej półce, jeżeli o to chodzi. No, że można przeżyć. Samolot nie ma, samolot ma klapy, ale tylko do lądowania. Nie ma klap na ustawienie bojowe ani na start. Więc to może być problemem w niektórych sytuacjach, ale jakoś da radę. Dodatkowo te klapy mają dość wysoką wytrzymałość, więc przy lądowaniu mogą służyć za dodatkowy hamulec. Więc w sumie no, przydatne, jak się ląduje awaryjnie bardzo często. No i dobry roll late ma całkiem. Beczki można robić. Teraz jeśli chodzi o uzbrojenie, no to w sumie do walki w powietrzu ma dobre uzbrojenie jak na swój BR, bo ma 4 pociski powietrze-powietrze AIM-9B. Do tego ma 4 dwudziestki Colt Mark 12. Co prawda mod 0 w grze chyba, jeśli chodzi o amerykańskie drzewko, to maszyny miały głównie mod 3, ale wciąż jest to bardzo dobre uzbrojenie. Przeważnie wroga można spoint-klikować, że po prostu wycelujecie, zrobicie krótką salwę i bardzo często wróg się wtedy rozpada po prostu. No jeśli chodzi o walkę z naziemkami, tutaj faktycznie jest już o wiele gorzej, bo chyba najlepszym uzbrojeniem na naziemki to są 52 Mighty Mouse'y. No i ewentualnie 2 razy 1000 funtów bomba, więc no to jest naprawdę słabe uzbrojenie, bo na tym poziomie Amerykanie mają przecież A4B i FJ4B, gdzie mają albo balpapy, albo no po prostu o wiele więcej tych bomb, 1000 funtów po 5, czy tam jak FJ-cik po... Tak się to tam, reprezentuje. No FJ-cik ma o tyle dobrze, że ma 2 plus 4 500-ki, tutaj mamy... No, bardzo okrojony loadout, jeśli chodzi o F11, więc jako awaryjna opcja do jednostek naziemnych, taka naprawdę ostateczność, można tego używać jako kasu. Osobiście bym tego raczej nie polecał, bo A4B i FJ4B są po prostu lepsze. No, wiadomo, jeśli ktoś ma zrobione na przykład czołgi, a nie ma samolotów, no to faktycznie to jest wtedy dobra opcja, żeby sobie zabrać do zestawu. Jeżeli chodzi o te pociski, powietrze-powietrze, no to one robią robotę. Myślę, że są wystarczające zdecydowanie. No, ich się używa do uciekających wrogów niż bardziej do kręcących się, więc no, to pomaga, bo jak kogoś nie dogonisz, no to kogoś rakietką zawsze możesz... Jak wróg trafić. Skręca, to rakieta nie trafi. Po prostu wystarczy, że trochę skręci, nie trafi. Musicie podejść wroga tak, żeby was nie zauważył, nie? No, szczególnie, że teraz nie ma ostrzeżenia przed nadlatującym pociskiem, to jest trochę łatwiej trafić w uciekającego przeciwnika. No, na filmie będziecie widzieli, jak tam MiG się skupił na leceniu w dół i celowaniu w jakiś tam inny samolot i dostał ładnie z rakietki dupkę. Cipiripi. Cipiripi. No to w sumie jeszcze można tutaj powiedzieć takie różne
pierdoły o tej maszynie. Na pewno jego zaletą jest BR, bo jak ludzie grający jetami dobrze wiedzą, teraz jest blokada BR-ów i 9-7 jest rzucane tylko w dół, co powoduje, że 10-0, 10-3, 10-7 walczą razem ze sobą, a reszta BR-ów jest rzucana w dół. Jego BR jest po prostu dobry, bo nawet jeśli pójdzie w górę do 9-3, dalej największy, najgroźniejszy przeciwnik, z jakim będzie walczył, to wciąż będzie 9-7. Więc BR jest idealny, jeśli chodzi o jety i robienie drzewka na przykład i granie dla fanu. No i w sumie co tu jeszcze można powiedzieć? No, można powiedzieć to, że jest bardzo drogi w naprawie. Jest niestety. Niestety maksymalny koszt naprawy wynosi 16 tysięcy. O, pomyliłem się, widzisz? Napisałem 15, a to jest 16 tysięcy. Jest to drożej. Więc nie zarobicie tym, tak? No, znaczy się, jeśli nie będziecie ginąć. Tylko, że nie ginięcie jest dość trudne, no, tak się wyrażę, mimo wszystko. No to jest trudne. Na tym poziomie bardzo często walka toczy się do ostatniego i dość często się mimo wszystko ginie, ale jak ma się konto premium czy jakieś bonusy, to no, wyjdzie się na plus raczej. No nie wiem, Jędrek, no nie wiem, nie? Jak ty tam tak grasz sobie... tymki, to się nie liczy. No nie, ja właśnie RBK-i sobie grałem i tak, sobie ale... wyobraź, że często właśnie tam 14-12 na minusie, nie? Więc no to nie jest pojazd do zarabiania, od razu wam mówię, nie? Jeżeli nie umiecie grać na jetach i chcecie się nauczyć tym pojazdem, to musicie mieć naprawdę spory zapas srebrnych lwów, bo inaczej to się po prostu nie uda, nie? No, jeśli chodzi o na przykład badanie tym drzewka i kliknięcie na to talizmanu, to talizman będzie kosztować, jeśli się dobrze orientuję, 2400 golda, to w momencie, kiedy nie macie żadnej maszyny premium i macie odblokowany dostęp do piątej ery, no to w sumie się opłaca, ale no właśnie, trzeba nauczyć się tym po prostu grać. Szczególnie, że on jest na szóstej erze, a jest duże prawdopodobieństwo, że niedługo pojawi się w WTK-u siódma era samolotów, bo już teraz na dev serwerze pojawiły się rakiety powietrze-powietrze radarowe. No, także... Także warto, bardzo możliwe, że warto go na przyszłość, chociaż w drzewku jest już coś takiego jak Phantom, no wiadomo, że w momencie, kiedy ma się Phantoma, czy nawet F-setkę, czy tam jakieś inne maszyny z szóstej ery, no to już lepiej raczej na nie kliknąć talizman, bo mają wyższy, znaczy chwila, no na Phantoma dwójkę warto kliknąć talizman, bo ma, będzie miał, bo tutaj jest właśnie też ta zaleta do badania, że faktycznie te unikaty mają podniesiony mnożnik. Jak spojrzycie na nagrodę, na pierwszy punkt, to, to on ma 2,32. I 2,32, jeśli chodzi o maszyny drzewkowe, mnożnik ma tylko Phantom E. Więc to jest, no, to jest te kilka procent expa więcej. No, na dłuższą metę to faktycznie może to być, powodować tą jedną czy dwie gry mniej, nie? Do zbadania czegoś. Więc można. Można, ale no trzeba się nauczyć grać, no w sumie jak wszystkim. Za 11 gwiazdek dostaniecie skina Blue Angels. Teraz tak, niektórzy naprawdę się podniecili tym kamuflażem. Na pewno warto opowiedzieć coś o tym. Dlaczego Blue Angels? No, Blue Angels jest prawie najstarszą na świecie taką, można by powiedzieć, grupą akrobatyczną, założoną właśnie przez US Navy. To jest taka grupa reprezentacyjna, że no, po prostu latają na pokazach i tak dalej. No jak to grupa akrobatyczna, tak? Ich historia sięga aż 1946 roku. I co najważniejsze, teraz latają na F-18. Co pewnie to może być takie puszczenie oczka w stronę graczy, co nas niedługo czeka w przyszłości do WTK, więc myślę, że też z tego powodu ludzie po pewnej części byli właśnie tak podnieceni po ujrzeniu tego skina. Co śmieszne było to, jak powiedziałeś, że Blue Angels lata na samolotach lepszych niż ma polskie wojsko. Ale to tam, no, to tam szczegół. Szczególik taki. No. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten samolot. Zapraszamy do obejrzenia rozgrywki. Wyszło śmiesznie, bardzo ciekawie, dlatego tak. No zapraszam. Nawet jak już widzieliście jakieś filmy o tym samolocie, to i tak zachęcam do obejrzenia, bo warto. No, dokładnie. O proszę, start z powietrza, jak ładnie. O, Starbuglar, dobrze. Cześć, lecimy. F-11. Cześć. Dobra, dobrze, ciekawe, jak szybko ktoś iHope'a zestrzeli. Dobrze, uwaga, włączamy R2, czy te R... Chodź tu. Ale masz ładne F-11. O, już mi go namierzyło, ale śmiesznie. Jebni mu. Jebni A mogę cię dotknąć i hopę? Hopę, mogę pomacać?
No. Gapisz mi się na F-11. O ty, chamie. Ej, to kosztuje 15 tysięcy, nie traf mnie. Ile? Mogę? Chyba jak na złoto. O, nawet kurde, nie wiecie jak to kusi, wszyscy jesteście przede mną, a ja mam 4 kurwa, a im 9, nie? Zejdź mi tym javelinem z oczu, ja tutaj piękny tyłek F-11 oglądałem, no, a ten mi jakimś javelinem zasłania. Śmiesznie to wygląda, jak pod tym G91 są te aimy podwieszone, gdzie w sumie 3 aimy za sobą ułożone to jest długość tego samolotu. Latasz na dopalaczu, to trochę cringe'owe. Ten kurwa space program, to nie Symki i Hopę. No słuchaj, ja się dopiero przyzwyczaiłem do airbagów, dobra? No nie wiem, jak 15 na nas leci. Na ciebie. Pane, jak to o, jest? O, jebnął ci rakietą, zrób mi. Bierzesz go? Panie, jak to jest mieć powierzchnię sterowne? Dobrze? Niedobrze? Wie pan, to nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. O, ekstremalne przeciążenie, chyba zaraz mi skrzydła zrobią elo, o dobra. Jedno skrzydło mi zrobiło elo, dobra. To załatw mi G91, którą ja mam teraz na tyłku, a nie... Lecę! Bardzo chętnie bym załatwił, ale mój samolot poleciał w czwartą gęstość. No to ja też nie mam jednego skrzydła i jakoś robię uniki. Jędrek, trzymaj się. Trzymaj się. Leci, łatwo powiedzieć, koleś na hamulcu aerodynamicznym lecił. Ale masz ładnego skina. Dziękuję. Masz polską flagę? Kurwa, to G91 dalej mi na dupie siedzi. No, wata szyprowa mi zasłania ekran. Taki Blue Angels ze śmietnika. Żebyś wiedział. Złamałem się, no niestety. Jebana wata cukrowa, przepraszam. Ale dobrze w niego strzelić, byłem pod wrażeniem. To naprawdę, jak na twoje umiejętności, to było naprawdę piękne i hopę. O kurwa, nie mam sterów na ogonie, no to fajnie, nie? To sobie poleciałem. Po twojej lewej, na dole nisko, bardzo nisko. Dobra, o, widzę. Powinieneś go widzieć. Ja bym go rakietą dotknął. Weź go tam, posmyraj rakietką. No i zobacz tego, nawet ale, rakietą ale trafić nie umiem. Zrobił, ale ci... O, popatrz. No się kopci, dobrze, dobrze. Ja chcę asystę. Asyst i salami. Nie powiedział niech nigdy. No właśnie. On spada chyba. No o, chuj. Czy ty swojego dotknąłeś? Nie, na szczęście nie. Tak to wyglądało. Jak komary się na niego rzucili. Trochę tak. O, asystka. A kto umarł, ten nie żyje. Nie, jeszcze jeden tył został. O, jeszcze jeden. No to lecimy w kosmos. A patrz co ja teraz zrobię, o. O, ten jaki zbrodniarz. Gdzie on jest? Tam jest. Tu 4! Lecimy. O kurde, tu 4. No tego, nikt się tego nie spodziewał. Podoba mi się reakcja gościa na czacie, jak odpaliłem. Ciekawie film wspólnego grania, wybierz jedno. Przepraszam, nie chciałem. Czy każdy film, który nagrywamy, wychodzi kurwa jak fany moment, czy mi się zdaje, nie? No nie, z Gorkim nie wyszło. No bo nie było wtedy ani mnie, ani Diuka. Ani mnie nie było, kurwa. No, jakbyśmy byli, to byś miał nie wiem co. Byś śmiesznie miał na filmie, a tak to jakieś cringe'owe nie wiem co. No. Albumiaka. To jest chyba jedyne, co się pojawia na tym filmie. Palgumiaka, nie? Palgumiaka. 2020. Ja widzę, jak te sabry na dole się próbują wspinać, nie? I coś im trochę nie bardzo wychodzi. A ja taki ziu. I chopę, czy ja dobrze widzę, że nam 40 subów przybyło po tych testach w boju? Chyba 20. Mi się wydaje, że mieliśmy 1,6, a teraz mamy 1,64. Namierzaj go. Ci Filipi. Jakie nie tak dotknij? Blisko, nie tak blisko. Bom. To było przykre, co się właśnie stało. Chcecie lifehackach w grze na jetach? Nie no. Latajcie kurwa prosto, tylko nie wiem, spójrzcie do tyłu, unik zróbcie od czasu do czasu czy coś. Takie jest, tam głupoty, nie? Jest chyba nawet klawisz podpisany, żeby spojrzeć w tył, nie? Ale masz fajny ogon. G91 też ma fajną pupcinę. I hopę, chcesz mi wlecieć dziobem w otwór wylotowy silnika? Nie wiem, może. Pal gumiaka. Kurwa, jaki samolot z tego powstał? O Jezu, ale dobrze. Cringe'owe goście.
Ja pierdolę samolociara. Jaki piękny i mądry sejwy. Te G91 z przodu i po bokach ma kamerki. I te kamerki brzmią jak jakiś system ochrony. Ja chcę mój LWR na samolocie, nie? No co, nie chciałbyś LWR-ka? Byłoby śmiesznie. Nie wiem, czy wiecie, ale na początku ten F-11 miał zbugowany model lotu, nie? No jak kręciłeś się, to miałeś ujemne przeciążenia i nie mogłeś skręcać czasami. Wiesz, dałeś drążek na maksa i miałeś, nie wiem, tam 11G, nagle 2, później znowu 11. Czyli chcesz lifehacka? Odbij, bo zaraz się rozbijesz o dwóch zjebów, którzy z tobą lecą. Naprawdę. Jaka mi ukradł. No trzech ludzi za jednym samolotem, no czuję się jak na abekach. Ale chop, gdzie ty lecisz znowu? No ja jestem na drugiej linii, ja się nie wjebałem do drugiej linii. Niby taki dobry gracz, a na samym dole tabeli. Ja radziłbym jednak uważać na czołówki z migami 15, wbrew pozorom. Czy jak ktoś myśli, to jest w stanie z kilometra cię wyhitować, nie? Tylko, mnie G91 mnie goni. Ja lubię latać z nimi na czołówki, bo moje pociski tak szybko lecą, że zanim on naciśnie spust, to one już go dotykają. O, ja w kocioł sobie wleciałem. Czekaj, bo na mnie teraz poszedł. No to ja umieram, wleciałem w kocioł. Ale poszedłem, może przynajmniej konsolowca dotknę. Nie masz nikogo na dupie. O, nie widzą mnie. A mi huntery na dupę wchodzą, no not stąd. Zaraz ci go zdajmę, bo onek masz huntera na dupie. F100D. Jezu, co się stało z tą rakietą? Nie wiem, ale Bronek, leć w lewo. No, lecę w prawo, kurwa, za późno. No miałeś Hunter jest krytycznie uszkodzony, coś ma rozjebane, ale nie wiem co. Krytyk, dobra. Trafienie. Serio. Trafienie. No, serio. No, wypierdalaj. Chiller, weź zrób unik, bo płonący G91 za tobą to leci. To mój. Ja chcę fraga, nie, mój. Mój. Om. Mój, nie ma. G91 R3 będzie gonił i hopa, myśleć po prostu przez chwilę, a nie. Kurna, trafienie. Zgin, kurwa. Dobra, odbił. No kurwa. Co zrobiłeś? Bronka strzeliłem, przepraszam. No wiem, lecę jak zwłok. Przepraszam. Ale uniki robi ten. Chiller, mógłbyś przestać się wpierdalać pod celownik? Przeprosiny przyjęte, namierzam rakietą. Nie mogę skręcać, nie, popsułem. A mogę ja ciebie dostać? Samolot, przepraszam, nie rozbijaj się. Leć prosto, pomogę ci. Naklikaliśmy się w komputer. Pomogę ci, naprawdę, lecę do ciebie. I hopę, chcesz mieć minus 15 000 na koncie? Dobra, jak nikt mi na dupę nie siądzie... I hopę, ile twoja naprawa kosztuje, bo chcę wiedzieć, czy warto. Nie warto, proszę, i hopę, nie weź tego. Przyspiesz mocniej, bo mam kurwa... Aj ma, o! Uwaga. Dawaj, puść. Spierdalaj. O, jaki popierdalany! Pojebał! No wy kurwa. To jest za drogie. Ale ładnie to wygląda, jak taka rakieta jeszcze z tymi nowymi dźwiękami, jak robi takie wrzum.